Licealistka Justyna Maj martwi się o swojego chłopaka, który cały czas imprezuje. Uważa, że Maciek za dużo pije i przestał nad tym panować. Dziewczyna chce, żeby koledzy z klasy przestali mu kibicować, bo to tylko zachęca go do popisywania się i dalszego imprezowania. I on zwymiotował w klasie na lekcji. No to co? Znaczy, że imprezka była udana. No. Jarać się nawet tym, że zwymiotował na lekcji? O Jezu, Maciek jest spoko. Ja tam jestem dumny, że mam tego kumpla. Przestańcie go w końcu nakręcać. Przynudzasz, wiesz? No skoro uważacie, że imprezowanie to takie zajebiste życie, to dlaczego nie robicie tak jak Maciek? Dasz nam w końcu spokój? Prawda jest taka, że po szkole wracacie grzecznie do domu, a jego tylko nakręcacie. Zejdź z nas, dobra? Daj, żyć Maćkowi. Justyna? Tak? Jak się czuje Maciek? Dobrze odpoczywał higienistki. Ostatnio zauważyłam, że cały czas jest zmęczony i fatalnie wygląda. Powiedz mi, czy on nie przesadza z alkoholem? Wszystko jest pod kontrolą. Tak uważasz? Tak, on wie, że cię przegiął i obiecał, że na razie odpuści sobie imprezy. Mam nadzieję. Okłamałam Turczyn. Przecież nie będę kablowała na własnego chłopaka nauczycielom. Na kumpli Maćka też nie mam co liczyć, bo oni go tylko nakręcają. Sama muszę wymyślić coś, dzięki czemu przestanie imprezować. Nie chciałam, żeby do tego doszło, ale postawię mu ultimatum. Albo ja, albo imprezy. Niech wybiera. Justyna ma nadzieję, że jeśli postawi Maćkowi warunek i zagrozi, że się z nim rozstanie, chłopak w końcu się opamięta i przestanie pić. Higienistka da mi jakieś tabletki na wymioty i jakieś minerały. Ale jestem już jak nowy i znowu mogę dzisiaj zawalować. Posłuchaj, nie chcę, żebyś szedł na tą imprezę dzisiaj. Tylko, że ja już potwierdziłem. I w sumie za ciebie też potwierdziłem. Ja nie mam zamiaru gdzieś. Jeju, dalej trzymasz się od tego pawia. Jakoś wszystkim się podobało. No właśnie, cieszą się nawet, jak puścisz pawia. Człowieku, myślisz, że to jest fajne? Bo ja tak nie uważam. Ależ ty mnie raz siebie. Posłuchaj, jak nie skończysz imprez, to z tobą zerwę. Oj tam, przesadzasz. Nie, mówię poważnie. Albo skończysz z imprezami, albo z nami koniec. Justynka, dobrze wiem, że za mną szalejesz, tak? Więc proszę cię, wyluzuj i przyjdźcie na tą imprezkę, dobra? No, pa, pa. Justyna ściemnia. Ja nie wierzę, że ona naprawdę ze mną zerwie. Przecież ona za mną szaleje. Zresztą wszystkie laski za mną szaleją. Jestem królem melanżu. Ludzie mnie kochają i tego się będę trzymał. Powiedziałam, że z nim zrywam, a on mnie totalnie olał. Czy on myśli, że nie mogłabym go rzucić? No to jutro się zdziwi, jak zobaczy mnie z innym chłopakiem. Tego samego wieczoru na ulicy przed szkołą ma odbyć się ustawka między zawodniczkami drużyny piłki ręcznej a ich rywalkami z innej szkoły. Sabina i jej koleżanki mają nadzieję, że uda im się przekupić przeciwniczki i uniknąć bójki. Dziewczyny są bardzo przestraszone. O, z tego co widziałam, to 250 zł. Ja myślę, że to wystarczy. No, moim zdaniem to dużo. No, a jak powiedzą, że to za mało? No to poprosimy je o więcej czasu i niech dadzą nam czas, nie? I skąpią więcej kasy. No, a jak w ogóle nie będą chciały kasy? Poćwiczmy chwyty, dobra? Uderzmy tak jak wcześniej. Dobra, łapiesz dobra, mnie lewa noga do lewej. Nie, prawa do prawej. Nie, prawa do prawej. Ej, masakra, obwzięły tą kasę. Nie, masakra. Wiesz, no, dla mnie to za dużo, ja po prostu za bardzo się stresuję. Ja naprawdę się ich boję, nie chcę tu się bić. Ale co, chcesz się teraz wycofać? No, możemy zostawić na przykład list i napisać, że mamy dla nich 250 zł. Jeżeli chcą tą kasę, to niech przyjdą jutro do szkoły. Nie musimy się bić. To nie jest głupi pomysł. To najbezpieczniejsza opcja. No, może tak zróbmy, ale wiecie co? Uciekajmy. Mam nadzieję, że nie spotkamy ich po drodze. Nawet minionów. Ej, co jest? Uciekacie? Ej, dziewczyny, postanowiłyśmy, że jednak nie będziemy się z wami bić. Za późno! Dziewczyny, patrzcie, co mamy na rękach! Ej, to niesprawiedliwe, my nie mamy kastetów. A myślisz, że nas to obchodzi? Trudno. Ej, zaczekajcie, zapłacimy wam za ten mecz. Możemy wam 250 zł. Wdupiłam wasze pieniądze. Ty myślisz, że my się no tu przyszliśmy dogadywać? No błagam cię, dziewczynko, opanuj się. Pan, no, zostaw moją dziewczynę. Co ty tu robisz? Do domu wracaj. Obiecałaś mi coś, tak? No co, że robię? Nie chcę nam zrobić krzywdy. Ale możemy... Uspokój się? Gośka! Głowę chyba rozwalił! Ja nie chciałem nic zrobić tej dziewczynie, chciałem tylko obronić Sabiny. Mówiłem jej, żeby nie szła na tą ustawkę, to musiała pójść. A obiecała, że nie pójdzie. Teraz ja będę miał przerąbane. Następnego dnia Maciek Durlicki przychodzi do szkoły. Chłopak zlekceważył wczoraj swoją dziewczynę i poszedł na kolejną imprezę. Jak zwykle ma kaca i chwali się tym przed kolegami.
Mam taką zwałę, że jak zaraz nie walnę jakiś browar, to chyba odlecę. No to rzeczywiście musiało być ostro. Weź, stary, nie przeginaj z tym browarem. Dyrektor cię zobaczy, będzie przypał. Weź, już nie panikuj. A widzieliście Justynę może? Nie, nie widziałem. No, ja chyba też nie. Wiecie, co mi wczoraj powiedziała? Że jak pójdę na tą imprezę, to ze mną zerwie. Jasne. Już ona wtedy boja się od gimnazjum. No dokładnie, no. To samo i powiedziałem, żeby nie ściemniała, bo i tak wiem, że za mną szaleje i ze mną zerwie. Spokój. Alesko totalnie za tobą leci. Nie masz szans, żeby cię zostawił. Wiecie, jak to jest z babami, nie? Kto to jest? A może jednak. Co to? Szybko się pocieszyła. Justyna? Co to miało być? To mój nowy chłopak. A co ty, ja sobie robisz? Nie, powiedziałam ci, że jak pójdziesz na imprezę, to są zerwę. No, ale myślałem, że ściemniasz. No to już wiesz, że nie. Osiemnastolatek jest zszokowany, że Justyna spotyka się już z kimś innym. Nie wie, że to jej kolega, który tylko udaje jej nowego chłopaka. Maciek jest zazdrosny i zły. Nie zamierza tego tak zostawić. Co ty powiedziałaś? Że jesteś alkoholikiem. Maciek, co to ci? Uderzyłeś Justynę? Ci nie? Zwariowałeś? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co to za piwo? No, ma... Justyna? Czemu płaczesz? Maciek mnie uderzył. Co takiego? No, totalnie mu odwaliła, proszę pani. To on przyniósł do szkoły to piwo? Tak. Sprzątnijcie to, proszę. Jak go zobaczycie, powiedzcie, żeby do mnie przyszedł. Chodź ze mną. Nie chciałem uderzyć Justyny, ale jak ją zobaczyłem z innym, to normalnie mnie zagotowało. Cholera, co ja narobiłem? Przecież ona mi tego nigdy nie wybaczy. I co? Justyna jest przerażona. Chciała, żeby Maciek był o nią zazdrosny, ale nie spodziewała się, że chłopak zareaguje tak agresywnie. To wszystko przez ten alkohol. Chcesz mi powiedzieć, że Maciek ma problemy z alkoholem? Od kilku miesięcy cały czas imprezuje. Wszyscy w klasie nazywają go królem melanżu, podniecają się tym, ale nie widzą tego, że on się stacza. A powiedz mi, a czemu mi tego wcześniej nie powiedziałaś? No i co by pani zrobiła? Porozmawiałabym z nim, z jego rodzicami. Jeśli jest tak, jak mówisz, to Maciek ma naprawdę kłopoty. Musimy mu pomóc. Miałam nadzieję, że się sam ogarnie, że przestanie pić dla mnie. Proszę. No pani dyrektor, Maćka nigdzie nie ma, nie możemy go znaleźć. Szukaliśmy go wokół szkoły, no ale nigdzie go nie ma. Kurde, fatalna sytuacja. Maciek trochę przesadził teraz. Już nie jest taki fajny, co? Dobrze, wracajcie na lekcję, tak? Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Zadzwonię zaraz do jego rodziców, a potem do twoich. Poproszę, żeby cię zabrali do domu. Nie, proszę, niech pani tego nie robi. Wiem, że jesteś dorosła. Uważam, że twoi rodzice powinni wiedzieć o tym, co się stało. Nie chcę, żeby o tym wiedzieli. Justyna. Chcę iść na lekcję i o wszystkim zapomnieć. Dobrze, dobrze, zrobię jak chcesz, ale pamiętaj, że jak tylko będziesz chciała ze mną porozmawiać, tak? To zawsze możesz do mnie przyjść. Dziękuję. No, kurtka jeszcze. No i trzymaj się. Do widzenia. Nie wiedziałam, że Maciek ma problemy z alkoholem. Przychodził czasami do szkoły zmęczony, mówił, że źle się czuje, ale mówił, że ma grypę albo że się czymś zatruł. A teraz widzę, że chłopak po prostu pije. I to od dawna. Szkoda, że musiało dojść do tak przykrej sytuacji, żebym się o tym wszystkim dowiedziała. Tymczasem Sabina Duda przychodzi do szkoły. Wczoraj Arek Brzozowski stanął w jej obronie i pobił inną dziewczynę. Teraz chłopak czeka na Sabinę w szatni. Jest zdenerwowany i boi się, że jeśli prawda wyjdzie na jaw, zostanie usunięty ze szkoły. Byłem w szpitalu tej dziewczyny. I co? No jak co, jak w szpitalu, niczego się nie dowiedziałem. No ale żyje, prawda? Sabina, nie wiem, czy żyje. Mówi ci, że nic mi nie powiedzieli. Arek, nie denerwuj się. Nie chcę się denerwować, Sabina. Przez ciebie pobiłem dziewczynę, a może nawet zabiję, rozumiesz? Arek, przepraszam. Co przepraszam? Obiecałeś mi, że nigdzie nie pójdziesz, tak? Miałaś nie iść na tą pieprzoną ustawkę. Ja mi strasznie cię przepraszam. Co mi tam stoi przeprosin, co? Wiesz, jakie mogą być tego konsekwencje? Ja jej rozwaliłem łeb. Obiecuję, że nikt się o tym nie dowie. Obiecuję ci to, rozumiesz? Wiem, że to moja wina. No, Arek prosił mnie i ostrzegał, żebym się nie mieszała w żadną bójkę. No, ale gdyby nie on, to te laski by nas zabiły. Dlatego teraz muszę zrobić wszystko, żeby go chronić. Sabina czuje się winna i chce chronić swojego chłopaka. Jej koleżanki Beata i Renata boją się odpowiedzialności za bójkę i zamierzają zrzucić całą winę na nastolatka. Ej, no nie ma mowy! Tak będzie najlepiej. Dla kogo najlepiej? No sorry, ale ja tej laski nie uderzyłam, nie chcę za to odpowiadać. Arek nam pomagał, nie no! Nie prosiłyśmy go, żeby to słuchałam, wszystkie razem go o to prosiłyśmy. Ale się nie zgodził i się na nas wypiął, to po co tam przychodzi? Nie, no ja nie wierzę, jak możecie być takie fałszywe? Przecież gdyby nie Arek, to te laski by nas chyba zabiły, no dziewczyny!
Proszę. Tymczasem WF-ista Tomasz Dudziak dowiedział się o pobiciu obcej uczennicy przed szkołą i podejrzewa, że jego zawodniczki mają z tym coś wspólnego. Dziewczyny, przed chwilą zadzwonił do mnie trener drużyny, z którą wczoraj wygraliśmy. Powiedział mi, że jego zawodniczka została pobita pod naszą szkołą wczoraj w nocy. Wiecie coś na ten temat? Pobita? Ale niby dlaczego miałobyśmy coś o tym wiedzieć? Sabina, bo tak się składa, że jest to ta sama dziewczyna, którą wczoraj sfaulowałaś na meczu. No, ale to na pewno jakiś przypadek, że ktoś ją pobił pod naszą szkołą. Renata, Beata, słucham. Wiecie coś? To musiał być przypadek. Nic nie wiem na ten temat. Dziewczyny, to jest poważna sprawa. Ta dziewczyna leży w szpitalu. Czyli ona żyje? A dlaczego miałaby nie żyć? No, tak pan powiedział. Bzdura, nic takiego nie mówiłem, Sabina. To jak ona się czuje? Nieciekawie. Mam wstrząsienie mózgu. Ale na szczęście jest przytomna. I nie powiedziała, kto ją pobił? Twierdzi, że przewróciła się pod naszą szkołą i uderzyła głową w krawężnik. Natomiast my z trenerem uważamy, że się pobiłyście. Dziewczyny, znam was i wiem, że to nie wy rozpoczęłyście bójkę. Natomiast chciałbym usłyszeć prawdę. No, ale dlaczego nas pan oskarża? Przecież to nie my ją pobiłyśmy. Trenerze, naprawdę nie było żadnej bójki. Dobra, wystarczy. Przemyślcie to sobie, jak będziecie chciały powiedzieć prawdę, to wiecie, gdzie mnie znaleźć. Do widzenia, trenerze. Do widzenia. Do tej pory nie miałem powodów, żeby nie ufać swoim zawodniczkom. Ale w tym momencie wydaje mi się, że mnie okłamują i mają coś wspólnego z pobiciem tamtej dziewczyny. Nie odpuszczę, dopóki nie dowiem się, jaka jest prawda.